Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Trochę inaczej niż dotychczas. Słońce, palemki, jesteśmy na Gran Canaria. Wyjechaliśmy trochę pourlopować, trochę pojeździć na rowerach. Dzisiaj pierwszy dzień na rozkręcenie nogi, 30 km do miejscowości Ayagaures. Ja mam swój rower, Artur wypożycza, wypożyczalnia Free Motion na miejscu, zdecydowanie do polecenia. Jedziemy dzisiaj na rozkręcenie nóżki, a potem może na plażę. Artur ma dzisiaj rower na wypasie, Specialized Thermag na DI2 z kabelkami. Zobaczymy, jak to działa. To będzie fajny dzień, mam nadzieję. Zobaczymy, jak się rozkręci. A ja tym razem na rowerku szosowym. Liv Langma. Devote został w domu. Trochę się obawiam, ponieważ nie sprawdziłam przed wyjazdem, jakie tu jest przełożenie w kasecie. No i mamy niestety 1,2, czyli z przodu 36, a z tyłu 30. I to nie jest zdecydowanie przełożenie, które polecamy na te góry tutaj. Także mam nadzieję, że dzisiejszą pierwszą wycieczkę w miarę przeżyję i zobaczymy, co jutro. Najwyżej będę wypożyczać kasetę. Myślę, że mają, nie? Mają wszystko. Ten rowery, ta ilość rowerów tutaj robi robotę. No i co? Z samego początku podjazd. I nasze głównie trasy będą tutaj tak wyglądać, że pierwsza część będzie pod górę, a z powrotem będzie w dół. Bo wyjeżdżając z Maspalomas, gdzie mieszkamy, no wszędzie jest pod górę. Tutaj nie ma płaskich tras. Tutaj jest albo góra, dół. Albo góra, albo dół na okrągło. Także będzie miło. No i to jest w ogóle piękne. Jedziemy na rowerze, jadę środkiem pasa, nagrywam kamerą i koleś na mnie nie titnie. No jadę jak debil, nie? Ale nie titnie. Kocham to miejsce po prostu i kulturę kierowców. Sobie chłopaki pojechali szutrami klasy premium na MTB, a my wyjeżdżamy już z aglomeracji pod autostradą i jedziemy w kierunku gór. Jak pierwsze wrażenia DI2? No fajnie się przełącza ty. I jest pięknie pusto na kokpicie. Tak. Dzięki czemu można wrzucić piórnik. To było fajne. Trasa na Ayagaures. Cały czas mi się myli. Jest fajna na początek, bo jest w miarę nietrudna.
krótka i bardzo dobrze wprowadza w klimat Gran Canariański, kanionów. Zobaczcie na to. Jak się jest tutaj pierwszy raz, to to robi wrażenie. A mimo tego, że jestem trzeci raz, to też robi wrażenie. I jest tylu rowerzystów, że to jest niepojęte. Widzicie te serpentynki? Będzie ciekawie. Aja Gaules. I moje 36 na 30. Jademy. Kaweczka. Przerwa na kaweczkę. Kafe con leche. No to mamy lodzika. I kawkę. Z pięknym widokiem. Na razie więcej oglądania widoków i zatrzymywania się niż jeżdżenia. Ale mamy wakacje. Co mi tam zaglądasz? Za blisko. Dobrze. Lodzik, kawka, widoczek, pakajki. No i kawka wypita, pora zrobić dalszą część podjazdu. I teraz będzie srogo. Tu jest stop. Aha, i teraz jest tak srogo, że... że nie zmieniłam sobie przerzutki. A my jedziemy w tamtą stronę, tam na przełęcz, gdzie widzicie ten cypelek. Także jeszcze trochę metrów w górę. Proszę nie regulować odbiorników. Tu jest jakby luksusowo, prestiżowo. O, reklama. Ależ to jest... Patrzcie na to. No, jest petarda. Jest moc. $400.
390 metrów. Osiągnęliśmy najwyższy punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Całe 490 metrów nad poziomem morza, ale wygląda jak 4000. Tam byliśmy, mamy zaporę, a przyjechaliśmy całą tą właśnie dolinką do góry. Stamtąd objeżdżamy teraz ten najwyższy punkcik i tam będziemy zjeżdżać. No, cała wycieczka ma 32 km, ale no, to jest naprawdę idealny pomysł na rozpoczęcie i na pierwszy wyjazd tutaj, jak się jest na Gran Canaria, bo no, to jest sztos po prostu. Nie wiem, co mówić, bo wy sami zresztą widzicie te widoki, nie? Inna rzeczywistość. Chyba się udało zamocować GoPro, więc będzie film ze zjazdu. Zjechaliśmy na dół i postanowiliśmy sobie zrobić jeszcze jedną niteczkę doliną idącą w kierunku Palmitos Park. Palmitos bardzo fajne miejsce, jeżeli będziecie tu z dziećmi, a nawet jak nie z dziećmi, to fajne miejsce, żeby zobaczyć sobie przyrodę i trochę zwierzątek. Delfinki pływają tam, to jest super. Z góry żeśmy je nagrali, mam nadzieję, że coś się tutaj... Ale to jest ładnie! No, jest pięknie. Także to jest taka dolinka, którą trzeba jechać tam i z powrotem, ale uwierzcie mi, że opłaca się to zrobić. To jest tylko 5 km w jedną stronę, a jest po prostu sztos. Mamy akwedukt. Kiedyś w ten sposób była dostarczana woda. Ale czad. No i mamy fragmenty 230 W, 5 minut. Ale ciekawostka. Taki znaczek mówiąc o tym, że na zakrętach
używamy klaksonów dla bezpieczeństwa i samochodów, i rowerzystów. Taka tutaj kulturka. Cały dzień się nie zmęczyłam, a na Palmitos się zmęczyłam. Och, mamo. Wycieczki. Thoughts are swimming through my mind, in this pool inside my head. And when I turn around they spill, one by one upon my bed. And then my room turns upside down, the thoughts are falling to the ceiling from the ground. And now the ceiling lamp's a boat, and I'm sailing in the sea of my ideas and my thoughts. I'm sailing all the way to Spain. Ooh. Sailing all the way to Spain. Thoughts are swimming through my mind, in this pool inside my head. And just before I go to sleep, they're waiting in my bed. A to jest sucha rzeka. Jak są takie okresy, kiedy są bardzo duże opady. Jedź! Ja gadam do kamery. Jak są takie okresy, kiedy są bardzo duże opady, to tą rzeką, tym miejscem na rzekę właśnie spływa woda, która nagle się pojawia w górach. A tutaj jest lita skała, ta woda nie ma gdzie wsiąkać. No, mała przerwa wymuszona sytuacją drogową, związaną z tym, że mamy małe zaufanie do kierowców, a tutaj ci kierowcy naprawdę są bike friendly. No kurczę, jeździ się bardzo dobrze. A powrót do tej rzeki. No generalnie chodzi o to, że jak jest duży deszcz, to woda nie ma w górach gdzie wsiąkać, no i spływa wszystko na dół. No i są zrobione specjalne takie suche rzeki, które jak gdyby czekają na ten moment, kiedy będzie padać i będą zbierać tą wodę, która z góry spływa. Naprawdę są takie momenty, można sobie znaleźć to w internecie, jak mocno, ile tej wody może się tutaj naprawdę zebrać w ciągu takiego mocnego opadu. Dobra, jadę dalej, bo już jest trochę skomplikowanie. Cudny ostatni podjazd tego dnia. Jesteśmy w centrum. Wracamy do kurortu. Plaża, słoneczko, palanki. Tak trzeba żyć. No, jesteśmy już na miejscu. Zjechaliśmy już na dół. Free motion. Playa del Inglés. Co my tu mamy? 3 godziny jazdy, 53 km, średnia 17 na szosie. Ale robiliśmy dzisiaj mnóstwo zdjęć, bawiliśmy się w dronowanie. Och, no piękne to było. Myślę, że wyjdzie z tego cały odcinek, a myślałam, że będzie to tylko fragment ogólnego odcinka z Gran Canaria. Ale myślę, że dużo tego materiału się nazbierało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłam Was również do odwiedzenia Gran Canaria i zobaczenia po prostu tych widoków, tych miejsc. No to jest po prostu ciężko cokolwiek powiedzieć. Trochę się opaliłam, mimo tego, że posmarowałam się kremem. Tutaj zawsze, pamiętajcie, że tu zawsze trzeba się bardzo mocno sparować przeciw słonecznymi kremami. No cóż,
myślę, że najlepiej będzie, że już skończę to moje przydługawe gadanie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do następnego odcinka. Oczywiście na koniec subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Zapraszam na Instagramy, na Facebooki. Trzymajcie się, myślę, że będą jeszcze następne odcinki z Gran Canaria. Do następnego, cześć!